W 2017 roku zostało wydanych ponad 36 tysięcy książek. I to trochę zastanawia, no bo czytelnictwo w Polsce utrzymuje się na stałym niskim poziomie, więc jak? Nie czytamy książek, ale jednak je wydajemy. Skąd to pragnienie, aby przelewać swoje myśli na papier? I tutaj podzielę się własnym doświadczeniem, bo już napisałem 5 książek, kolejne 2 są w przygotowaniu. I powiem, że jest w tym coś niesłychanego, że chociaż nie jestem obok tych osób, które czytają moje publikacje, to jestem w stanie wpływać na ich myślenie. Powoduje to jakiś efekt. Zmienia się ich życie, ponieważ skonfrontowali się z pewną treścią. I dlatego jest to tak niesłychanie zaskakujące i zachęcające, aby to czynić dalej. Zresztą nie tylko sama kwestia pisania książek. Słowo w ogóle przemienia. Dajmy na to, dzwonimy do kogoś przez telefon i obok nas go nie ma. A jednak wypowiadamy słowa i w wyniku tego też coś się zmienia. Jest to poruszające, więc słowo ma moc, ale niestety z powodu mnogości reklam, tych regulaminów, które są ciurkiem powypisywane i których się nie czyta, mamy wrażenie, że słowo ma tylko wartość informującą. A przecież to nieprawda. Słowo ma w sobie pewną tajemnicę. I jeśli tego nie zrozumiemy, to również cała liturgia słowa w trakcie mszy świętej traci, bo nie dostrzegamy tego sakramentalnego jej charakteru, że ona w sobie coś ukrywa, że jest w stanie coś zmienić, że jest to słowo dynamiczne. Liturgia słowa jest bardzo treściwa. Składa się z czytań z Pisma Świętego, z psalmu, z homilii, z wyznania wiary oraz z modlitwy powszechnej. Nie jest to jakaś pierwsza lepsza nowinka wyczytana w jakiejś świeżutkiej gazecie, tylko słowo, które ma 2000 lat, a czasami zdecydowanie więcej. I chociaż jest stare, niby stare, to jakże dynamiczne i czyni w świecie więcej niż najbardziej poczytny bestseller, bo ma w sobie ważne założenie. Może odnawiać umysły, bo zamienia myśli, które są w naszej głowie i często nie odnoszą się do miłości, na myśli, które są w Słowie Bożym. Aby zatrzeć różnicę między biblijnym autorem, często archaicznym, a współczesnym odbiorcą, Kościół daje nam homilię. Piękny czas, bo możemy zrozumieć teksty, które są nie do końca pasujące do nas mentalnościowo. Dlatego nie traktujmy tylko kazania jako chwili kreatywności kleru. I żeby niektórzy nie powiedzieli, a słabe kazanie to sobie poszukam konfesjonału, pójdę, wyspowiadam się, przynajmniej będę miał z głowy. Tylko wiedzmy, że w homilii również przemawia Bóg, obojętnie jak słabe by było kazanie. Aby lepiej zrozumieć głębię liturgii Słowa Bożego, warto zobaczyć na układ czytań. Najpierw czytanie ze Starego Testamentu, a potem czytanie z Nowego Testamentu. Dlaczego akurat taka chronologia? Bo zobaczmy, jeśli w Starym Testamencie mamy wiele proroctw, które zapowiadają osobę Jezusa Chrystusa, Jego dzieło zbawcze, to najlepiej najpierw usłyszeć wprowadzenie zapowiedzi, a potem dopiero jego realizację. Trochę jak w kinie, kiedy idziemy na film, i po takim filmie by puścili nam zwiastun reklamujący, no to byśmy powiedzieli, halo, coś jest nie tak, nie ta chronologia. Najpierw oglądamy reklamę, aby zachęcić się, żeby w ogóle pójść do kina, a potem oglądamy film, a nie po obejrzeniu całego filmu dopiero urywki reklamowe. Z całej liturgii słowa staraj się zapamiętać choćby jedno zdanie i niech ono będzie takim filtrem, przez który patrzysz na spotykające Ciebie rzeczy. No bo jeśli Bóg poruszył Ciebie akurat przy tym słowie, to znaczy, że zawarł w nim ważną odpowiedź na nurtujące Ciebie pytania. Dlatego nie trać tego z oczu.